W Radio X. Dzień dobry, witam serdecznie naszych gości, pani Ewa Sadowska. Dzień dobry, pani Ewo. Dzień dobry. I pan Szymon Apanowicz. Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o organizacji, która nazywa się Barka. I powiem szczerze, ja nic o tym nie wiem, prawdopodobnie większość słuchaczy też nic o tym nie wie, więc musimy zacząć od zupełnie podstawowych rzeczy. Co to jest Barka? Barka to jest organizacja, która została założona w 1989 roku, kiedy Polska po długim okresie, jak wiadomo, niewoli, reżimów, odzyskiwała wolność, niepodległość. Wtedy moi rodzice, Tomasz i Basia Sadowscy, którzy są psychologami, właśnie rozumieli, że trzeba w tej wolności zrobić coś dla tych, którzy... No, którym się nie powiodło, bo wtedy wielu ludzi było takich, którzy w tym takim raptownym przejściu z komunizmu do kapitalizmu, do gospodarki wolnorynkowej, demokracji, nie odnaleźli się po prostu, nie mieli pracy, mieszkania. I my zaczęliśmy, tak można powiedzieć, w taki bardzo osobisty sposób. Moja rodzina, ja miałam wtedy 6 lat, rodzice, młodsza siostra, po prostu przenieśliśmy się do takiego zrujnowanego domu koło Poznania w Wielkopolsce z grupą 25 osób, rozbitków życiowych. To były osoby po więzieniach, po domach dziecka, domach poprawczych, po szpitalach psychiatrycznych. Była starsza pani, którą rodzina wyrzuciła na bruk, 96 lat. Zuzanna, która no, była prostytutką, przyszła z lasu. Henryk, 25 lat w więzieniu. Myśmy w tym domu, który wynajęliśmy za symboliczną złotówkę, była to dawniej stara szkoła, zrujnowany budynek, zaczęliśmy tam mieszkać po prostu. Mówi pani o tych ludziach i powiem szczerze, bo tak nawet przyglądam się, czy ma pani napisane na kartce skład, czy listę tych osób. Nie jest napisane, więc pani doskonale ich zna, doskonale pamięta i mówi pani o nich jak o rodzinie. Zdecydowanie to była moja rodzina i nadal tak właśnie funkcjonuje Barka, że dzisiaj w Polsce jest takich miejsc wiele, to już jest kilkaset takich miejsc, gdzie ludzie właśnie, którzy mają różnorakie problemy, bezdomność, uzależnienia, rozbite rodziny, odbudowują swoje życie właśnie poprzez pracę, poprzez edukację. Barka, można powiedzieć, współtworzyła w Polsce cały system edukacji zawodowej. Powstały nowe ustawy też dzięki, na podstawie właśnie tych naszych pionierskich działań, powstały na przykład centra integracji społecznej. To są szkoły przyuczenia zawodowego dla osób długotrwale bezrobotnych. No bardzo ważne, bo to osoby, powiedzmy, rok więcej bezrobocia przychodzą i przez rok 8 godzin dziennie uczą się zawodu, bardzo praktycznych umiejętności, ślusarstwa, stolarstwa, ogrodnictwa, fryzjerstwa, komputerów, języków, a przy tym otrzymują pieniążki, to znaczy otrzymują środki jako taką zachętę, by przychodzić. To jest więcej niż zasiłek dla bezrobotnych, więc to zachęca ich, by nie iść w kierunku zasiłków, benefitów, a w kierunku aktywnego spędzania czasu, edukacji. No i po takim centrum integracji społecznej, po roku, osoby wchodzą na rynek pracy albo tworzą swoje własne przedsiębiorstwa, czy jak my to nazywamy, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne. To taka nowa sprawa w Polsce. Właściwie można powiedzieć też, Barka jest pionierem tych przedsiębiorstw spółdzielni socjalnych. To są małe firmy, gdzie osoby bezrobotne, którym my pomagamy się przygotować, wchodzą w rynek pracy poprzez tworzenie takiej spółdzielni od 5 do 50 osób, wybierają sobie jakąś niszę na rynku, na przykład opieka nad zielenią miejską, opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną, catering, gastronomia, budowlanka. I tutaj według ustawy państwo polskie przekazuje około 7 tysięcy złotych na osobę, na taki startup, na okres początkowy, żeby ta spółdzielnia mogła zakupić narzędzia, wynająć biuro. I tutaj muszę powiedzieć, że też właśnie Barka odegrała dużą rolę, ważną rolę, myślę, by w tej nowej Polsce coraz więcej osób mogło być włączonych
właśnie w główny nurt ekonomii, gospodarki, choć my zajmujemy się bardziej tym społecznym aspektem, czyli jak to nazywamy, społeczna gospodarka rynkowa. Pani Ewo, no pięknie. Za moment będziemy również wyjaśniać naszym słuchaczom, dlaczego jesteście tutaj w Kanadzie. Wyjaśnimy również, dlaczego tak od samego początku audycji już rozmawiamy w sumie o bardzo poważnych tematach, bo od godziny pierwszej do trzeciej w New Westminster będzie spotkanie na temat barki i będzie pani gościem tego spotkania. No i też myślę, że powinienem zaprosić słuchaczy Radia X, ewentualnie jeżeli mają pytania, jeżeli mają, chcieliby się więcej dowiedzieć na temat państwa organizacji, to telefon jest dla nich czynny. 604-591-9311 albo e-mailowo radioiks@gmail.com. Dalsza część rozmowy z panią Ewą Sadowską i z panem Szymonem Apanowiczem. Dzień dobry, panie Szymonie, bo nie wiem, czy miałem okazję powiedzieć dzień dobry. Dzień dobry, tak, była taka okazja, ale pamięć czasami zawodzi, proszę się nie martwić. Pani Ewo, wracam do pani, bo pani jest bardzo związana z organizacją. Jak pani powiedziała, od no, prawie dziecięcych lat, dzięki temu, że to pani rodzice w zasadzie założyli barkę. Proszę powiedzieć kilka słów o sobie. Ja tam przeczytałem w pani biografii mnóstwo tytułów, mnóstwo zadań, mnóstwo pozycji, które pani zajmuje. Proszę powiedzieć, co pani teraz robi? Wiem, że była pani w Anglii również. Jak wygląda pani droga zawodowa? Ja skończyłam w Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza etnolingwistykę i w ogóle ze specjalnością językiem tajskim. Też jakiś czas mieszkałam, pracowałam w Tajlandii. Wcześniej też liceum skończyłam w Colorado, w Stanach Zjednoczonych. Także właściwie zawodowo nie jestem ani psychologiem, ani pracownikiem socjalnym. Nie poszłam tutaj w ślady rodziców. Natomiast wychowanie w tym środowisku barki spowodowało, że można by powiedzieć, że ukończyłam również psychologię dodatkowo właśnie poprzez wspólne życie, mieszkanie z ludźmi z różnych obszarów, różnych sytuacji z różnorakimi problemami. Od 8 lat prowadzę w Londynie barkę UK. To barka polska została zaproszona w 2006 roku przez samorządy londyńskich dzielnic, by pomóc Polakom, obywatelom Europy Środkowo-Wschodniej, którym nie powiodło się właśnie w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Bardzo dużo Polaków, jest ponad 1 milion naszych rodaków w Wielkiej Brytanii. Po tym, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej w 2004 roku, była taka fala masowej emigracji właśnie do Wielkiej Brytanii. Chociaż teraz już po 8 latach przekazałam pałeczkę mojej współpracownicy Dorocie w Londynie, a sama przenoszę się do Brukseli, żeby wspierać program afrykański. 4 lata temu Fundację Barka zaprosiły do współpracy wspólnoty afrykańskie, głównie diaspora afrykańska w Londynie właśnie, w Liverpoolu. Uznali, że to, co robimy, również mogłoby mieć wartość w Afryce. Barka w języku swahili oznacza solidarność, współpracę, błogosławieństwo. Także tutaj w ten sposób nas znaleźli przez internet właśnie Afrykanie i przez ostatnie 4 lata ponad 30 takich wizyt studyjnych odbyły grupy z Afryki, też diaspora afrykańska z Londynu, do Polski, do Wielkopolski, do Poznania, do tych naszych programów, wspólnot, naszych centrów integracji. Uznali, że no tutaj jest to coś, z czego mogłaby również skorzystać Afryka. Widzą wiele punktów stycznych pomiędzy Polską, Europą Środkowo-Wschodnią, a Afryką. Między innymi to, że nasze regiony, tak jak Afryka, podobnie Europa Środkowo-Wschodnia, przeszła przez ten okres tam kolonizacji, tutaj zaborów, komunizmu, rządów totalitarnych, reżimów. Także wiemy, co to jest nie mieć wolności, być pod zaborem, cierpieć, nie mieć swobody wypowiadania się. Oni również to dobrze rozumieją i w związku z tym no, uznają, że tutaj są bardzo blisko Polski. Także nawet mówią, że czują się dużo lepiej w Polsce, w Wielkopolsce, niż na przykład w Europie Zachodniej, w Anglii, w Belgii, we Francji. Jednak
Właśnie. Mhm. Pani Ewo, organizacja Barka jest organizacją pozarządową, prawda? To jest na zasadzie, działa na zasadzie wolontariatu. Jak to wygląda? Bo pewnie część ludzi sobie wyobraża, okej, pani działa w Londynie, tutaj w Brukseli, ale czy to jest pani życie zawodowe? Pani, nie wiem, działa dla rządu na przykład, czy dla organizacji związanej z Unią Europejską? Jak to wygląda, jeśli chodzi o takie podstawy nawet finansowania takich organizacji jak Barka? To znaczy, rzeczywiście Barka, kiedy została zaproszona do pracy z obywatelami polskimi Europy Środkowo-Wschodniej, w Wielkiej Brytanii, także w Holandii, w Irlandii i w Belgii. Mamy takie programy pomocy emigrantom. Wtedy też to zaprosiły nas władze lokalne, samorządy tamtych miast, stolic, Londynu, Hagi, Dublina, Hamburga. I one też od razu, zapraszając nas, przekazały finansowanie, środki na tą działalność. To nie są duże środki, ale wystarczy, aby zatrudnić pracowników na minimalnych wynagrodzeniach, natomiast jednak są to osoby zatrudnione na etatach. Pracujemy właściwie, można powiedzieć, dzień i noc, bo to taki nienormowany okres, czas pracy. Rano zaczynamy patrolem ulicznym razem z grupami terenowymi w Londynie, w innych miastach Europy. Potem pracujemy w centrach pomocy dziennej. Takich centrów w samym Londynie, w każdej dzielnicy, a dzielnic w Londynie jest 33, w każdej dzielnicy jest po 2-3 takie centra, otwarte kilka godzin dziennie, gdzie przychodzą osoby potrzebujące wsparcia, w tym bardzo dużo Polaków właśnie, także tam przychodzimy, spotykamy się z osobami. Mamy ciekawy model pracy, bo pracujemy w takich teamach dwuosobowych, w zespołach dwuosobowych. To jest lider po przejściach, osoba, która sama doświadczyła uzależnienia, bezdomności, właśnie jakichś trudnych życiowych sytuacji i wyszła z tego, często z pomocą Barki, właśnie Barki w Polsce, czasem osoby po 20-letniej bezdomności, uzależnieniach, alkoholu czy narkotyków. I asystent. Asystentem jest osoba wykształcona, posiadająca wyższe wykształcenie, pracownik socjalny, psycholog. Mówię o tym, bo liderzy też są wykształceni, ci liderzy po przejściach, natomiast bardziej wykształceni życiem. Oni, można powiedzieć, ukończyli uniwersytet życia, nie zawsze wyższe uczelnie. Natomiast wiedzą dokładnie, co to znaczy spać na ulicy, być budzonym przez policję o 4 rano, że tu nie mogą spać, wyrzucanych w inne miejsca, poszukujących jedzenia, jakiejś bratniej duszy, pomocnej dłoni. Wielu z liderów to są osoby, które powróciło z Barką z Londynu, z ulic Londynu, Amsterdamu do Polski. Co ważne, w ramach tego naszego programu powrotów, bo to jest jeden z programów, który prowadzimy w Europie Zachodniej, między innymi w Londynie, powróciło już 10 tysięcy osób. 10 tysięcy osób z ulic do Polski. Którym się po prostu nie powiodło. Tak, tak. Pani Ewo, wrócimy do rozmowy, również przejdziemy na grunt kanadyjski, bo jak na razie jesteśmy w Europie, jesteśmy w Brukseli, jesteśmy w Londynie, na pewno przejdziemy również do Kanady, a szczególnie do Vancouver. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj z panią będzie się można spotkać między godziną 1 a 3 po południu w Justice Institute. To jest budynek bardzo duży, nie można go przeoczyć, przy skrzyżowaniu ulic McBride Boulevard i 8 Avenue w New Westminster. Zapraszamy bardzo serdecznie. Pani będzie jednym z gości podczas tej prelekcji i przedstawienia organizacji Barka. Jeszcze raz przypomnę, między 1 a 3 po południu Justice Institute McBride Boulevard i 8 Avenue w New Westminster. Rozmawiamy jak na razie z panią Ewą Sadowską, ale pan Szymon Apanowicz, który jest z Calgary, również będzie przepytywany w dzisiejszej audycji, panie Szymonie. Tu wracamy do rozmowy z panią Ewą Sadowską i panem Szymonem Apanowiczem. Panie Szymonie, bo trochę tak czuję, że jest pan przeze mnie pomijany.
Tak, ale nie padam z tego powodu kompleksy, także dziękuję za zauważenie swojego niedopatrzenia. Czuję. Dziękuję za zaproszenie do dlatego, studia. Dlatego jest pan troszkę niedopatrzony, że się tak wyrażę kolokwialnie, dlatego że pan blisko mieszka, blisko Vancouver, zaraz za granicą, czyli 1000 kilometrów od Vancouver tak, w Calgary. Jak tam, zima już minęła? Już, tak, zima minęła i było bardzo ciepło w ostatnim tygodniu, wspaniale, słonecznie, można było nawet opalać się i w tenisa już grałem, także w sumie bardzo przyjemnie. Tak, Calgary jest bardzo blisko, bo to lekko ponad godzina lotu, to tak jak do autobusu wsiada się tak ciach, jest, i już jest tutaj. Jeszcze, żeby się taki, też takiej wartości bilety kasowało w tych tak, samolotach. Tak, oczywiście. Pan to już szukałem by było zresztą super. Kasownika, ale nie znalazłem. Panie Szymonie, pan zasadził barkę w Calgary, jest tam... Nie, ja jestem w ogóle zaproszony przez ludzi z barki tutaj, jako w formie konsultanta. Dlaczego? Moje wykształcenie i moja praca zawodowa, jestem psychologiem ze specjalizacją z psychologii klinicznej i małżeńskim małżeńsko-rodzinnym terapeutą. Pracuję w tym zawodzie, pracowałem w 4 krajach, Kanada jest tym ostatnim, od 24 lat pracuję w Alberta Health Services, czyli w systemie opieki zdrowotnej w Calgary. Ale również, ponieważ wiele organizacji kanadyjskich wie, że znam język polski, wielokrotnie skomplikowane przypadki dotyczące zaburzeń zdrowia psychicznego, generalnie mówiąc, przychodzą przez mój gabinet, dlatego że element kulturowy, społeczny, tradycyjny polski często nie przystaje, jest odmienny od kontekstu kanadyjskiego i wtedy potrzebny jest ktoś, kto trochę rozumie kulturę i wartości, szczególnie system wartości funkcjonowania rodziny, jednostki, osoby z pozycji kultury polskiej. Robię to i prowadziłem telefon zaufania przez parę lat dla polskich emigrantów w Calgary, również w polskim radio prowadzonym przez Marka Domarackiego. Prawie 3 lata prowadziłem taki mini komentarz, 10-minutowy szczyt na psychologii na co dzień ze spojrzeniem na problemy emigrantów. W związku z tym mam pewną dozę doświadczenia. Widziałem około 1800 przez te lata pacjentów z polskiej grupy emigracyjnej. W związku z tym barka poprosiła mnie i ja z przyjemnością przyleciałem tutaj na tę konferencję, żeby zobaczyć o co, jak tutaj wygląda to wszystko, że być może do Calgary dałoby się to kiedyś też wprowadzić. Mhm. Myśli pan, że jest duża grupa odbiorców, przepraszam, że tak mówię, ale duża grupa ludzi, którzy będą korzystać z pomocy barki w Calgary na przykład, bo już to konkretnie umiejscowmy to. Tak, myślę, że tak, dlatego że stykam się na co dzień z problemami dotyczących uzależnień alkoholowych, narkotyków, uzależnień dotyczących leków medycznych, rozbitych rodzin, konfliktów. Bardzo poważne są konflikty na tle kulturowym, społeczno-kulturowym pomiędzy pierwszą generacją emigrantów a ich dziećmi, gdzie budują się 2 światy, systemu wartości, kultury. Z jednej strony mamy dziecko, które zostało wykształcone, wychowało się w szkole kanadyjskiej, z drugiej mamy rodziców, którzy przywożą inny model systemu wartości, kulturowy i często na tych punktach dochodzi do konfliktów i do często bardzo poważnych zaburzeń i zdrowia psychicznego, i życia personalnego. Pamiętajmy, czy to w Kanadzie, czy w Polsce, problemy ze zdrowiem psychicznym są pewną owiane tajemnicą, niechęcią społeczeństw, niemówienia o tym, doświadczeń, szczególnie depresji, uzależnień, zaburzeń lękowych. Te rzeczy mają miejsce i wtedy, kiedy brakuje języka, wielu ludzi, czy większość ludzi zna język angielski na tyle, ale kiedy dochodzi do problemów psychologicznych, poszukują pomocy w języku pierwszym, w języku podstawowym. I wtedy szukają, wiem, bo bywam tłumaczem w szpitalach, w ośrodkach terapeutycznych, w ośrodkach uzależnień. Jest nas niewielu, w tej chwili przybył drugi psycholog w Calgary, ale na 40-parotysięczną społeczność emigracyjną to jest minimalna rzecz. Także ludzie, którzy zmagają się z różnymi problemami z zakresu psychologii, poszukują kontaktu w języku polskim i tutaj widziałbym tę niszę, gdzie barka mogłaby wypełnić. Oczywiście początki, tak jak Ewa tutaj powiedziała, są bardzo często na zasadzie społecznej, nie otrzymuje się za to żadnych pieniędzy. Jeżeli ja tutaj przylatuję, to ja sam to wszystko funduję i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ja widzę wieczorami wielokrotnie polskich pacjentów, to jest w ramach absolutnie mojej koncepcji pomocy Polakowi drugiemu
człowiekowi, który zmaga się na migracji. I tutaj jeszcze muszę nadmienić, że emigracja jest bardzo poważnym procesem przemiany psychologicznej. Lata temu ukułem takie powiedzenie, emigracja to nie rekreacja, to reinkarnacja. Jest to przemiana, konieczność przemiany, mniejszej czy większej, ale konieczność dostosowania się. Jeżeli nie wejdziemy w jakikolwiek sposób w główny nurt społeczeństwa w danym kraju, czy to w Anglii, czy to w Kanadzie, będziemy mieli problemy. Tym większe, im bardziej jesteśmy wykształceni, im bardziej mamy potrzeby wyższego rzędu wykształcone w sobie. Jak znamy, wiemy, kultura ma elementy uniwersalne i specyficzne. I te specyficzne bardzo często nie zostają wypełnione, dlatego że jeżeli jestem w nowym kraju, nie czytam, nie oglądam pewnych rzeczy przez parę lat, gdzie pozbawiony jestem najnormalniejszego funkcjonowania, które było typowe dla mojego kraju, to cierpię psychicznie i często to buduje się i nawarstwia się i wychodzi w postaci poważnego stresu, poważnych zaburzeń emocjonalnych, konfliktów rodzinnych, dosyć dużego rozpadu związków małżeńskich. Wtedy, kiedy to w Calgary jest typowe. Małżeństwo tutaj traktowane jest w ten sposób w Kanadzie, że po jednej wizycie, dwóch wizytach u terapeuty mówi się, jesteście w stanie funkcjonować albo nie. Środowiska polskie czy pary polskie szukają zupełnie czegoś innego. Jak możemy pracować i bardzo często na systemie wartości religijnych, jak możemy odbudować, naprawiać i tak dalej, i tak dalej. Także takie rzeczy na pewno... Jakakolwiek pomoc jest potrzebna. Również pamiętajmy, że Calgary jest bardzo odmienne od wielu miast kanadyjskich i amerykańskich, ponieważ nie ma dużego skupiska w jednej dzielnicy, dużego skupiska polskiego. W związku z tym zagubienie, alienacja, wyobcowanie prowadzi często do nadużywania różnych substancji, do kryzysów w różnych dziedzinach życia. I wtedy takie organizacje jak Barka pewnie miałyby miejsce i znalazłyby miejsce niesienia pomocy. Panie Szymonie, dziękujemy pięknie. Już jesteśmy blisko Vancouver. Znaczy, ja nie mówię, że dziękujemy. Ja myślę, że bardzo pięknie nakreślił pan taki psychologiczny obraz całej organizacji. Do rozmowy wrócimy za moment, również z panią Ewą Sadowską. Już jesteśmy blisko Vancouver. Tak jak mówiłem, także teraz przeniesiemy się na grunt, wankuwerski i porozmawiamy o tym, co Barka zamierza robić tutaj w Vancouver, czy generalnie w Lower Mainland. 604-591-9311, jeżeli interesuje słuchaczy ten temat, bardzo proszę o telefony, również e-mailowo radioiks@gmail.com. Pani Ewa Sadowska, pan Szymon Apanowicz. Pani Ewo, do pani teraz pytanie. Przyleciała pani do Vancouver i będzie pani wspomagać Barkę, bo Barka już tutaj, jak dowiedziałem się, od 2 lat istnieje, chociaż chyba nie jest o niej bardzo głośno, muszę powiedzieć. To znaczy tak jest moje zdanie. Być może są środowiska, gdzie Barka działa bardzo, bardzo mocno, ale pewnie sporo ludzi o tej organizacji tutaj we Vancouver nie wie. Ja myślę również, że powinniśmy powiedzieć bardzo mocno, że Barka to jest organizacja skierowana również do polonijnego środowiska, czyli jeżeli ktoś zgłosi się z prośbą o pomoc, będzie mógł porozmawiać, będzie mógł otrzymać pomoc w swoim pierwszym języku, czyli w języku polskim. Tak, jak najbardziej. Rzeczywiście Barka w Kanadzie to jest jedna z najmłodszych barek w sieci Barka. Rozwija się tutaj w Kanadzie i została zainicjowana w dość nietypowy sposób, ponieważ nie tak jak w Londynie czy w Holandii, gdzie zaproszono Barkę Polską do założenia swojego przyczółka, swojego centrum, by pomagać naszym rodakom. Tutaj w Kanadzie wydarzyło się to w inny sposób, mianowicie małżeństwo pracowników socjalnych, Włodek i Maria Płacewicze, którzy tutaj już prawie 30 lat mieszkają w Kanadzie, zobaczyli program w Polonii o działaniach Barki i bardzo się zainspirowali. Wkrótce potem przyjechali do Polski i potem przyjechali ponownie i ponownie. Takich wizyt było 8, gdzie odwiedzili programy Barki w Polsce, ale też w innych krajach Europy. Maria i Włodziu pracują jako pracownicy socjalni, psychologowie w Kanadzie od wielu lat. Prowadzą domy dla osób, które mają problemy mentalne. Także znają dobrze problem uzależnień, bezdomności, jakichś powikłań mentalnych, od podszewki.
No i uznali, że również i w Kanadzie Barka będzie miała co robić. Co ważne, tutaj Woli, czyli Włodek i Marylka pracują, powołali już infolinię, grupy abstynenckie, to dzisiejsze seminarium, to już jest kolejne seminarium na temat problemów, jakie napotykają Polacy na emigracji, ale co ważne, robią to wszystko społecznie. Barka kanadyjska nie ma jeszcze żadnych środków. Wszystkie te działania ostatnich 2 lat tutaj w Kanadzie są finansowane z prywatnych środków właśnie Włodka i Marylki. Mhm. Proszę powiedzieć, jak państwo oceniacie, na jak dużą grupę osób oceniacie ludzi, którzy mogliby, którzy powinni nawet skorzystać z pomocy Barki? To znaczy, tutaj w Vancouver, chodzi mi już konkretnie o Vancouver. Tutaj w Vancouver myślę, że to będzie kilkutysięczna grupa osób. Codziennie na infolinię dzwonią telefony. Ostatnio, tylko 3 tygodnie temu zadzwonił konsulat Rzeczpospolitej Polskiej, że jest człowiek, Polak, który był przez długi okres tutaj w Vancouver w szpitalu, ma ogromne problemy mentalne, właściwie stracił pamięć. Lekarze kanadyjscy uratowali mu życie i z taką prośbą do Barki Kanadyjskiej, czy mogłaby powrócić temu panu Krzysztofowi do Polski, gdzie ma rodzinę, gdzie on też nie mówi po angielsku, także tutaj dodatkowa trudność i rzeczywiście Barka Kanadyjska pomogła nie tylko powrócić panu Krzysztofowi, ale też znaleźć miejsce w ośrodku w Polsce, gdzie będzie miał zapewnioną 24-godzinną opiekę. Też ma teraz odbudował kontakt z rodziną po wielu latach rozłąki. Także to są ważne rzeczy. To jest właściwie tylko jeden z programów, tak jak mamy również w Europie Zachodniej. Program powrotów jest jednym z programów tylko, bo kolejnym właśnie jest infolinia, kolejnym tutaj też mamy nadzieję, że również w Kanadzie uda się otworzyć takie centrum multikulturowe nowej generacji, które będzie pomagało nie tylko Polakom, ale w ogóle emigrantom z różnych krajów i kontynentów w uzyskaniu i utrzymaniu pracy. Tutaj my widzimy, jak ważna jest taka pomoc nie tylko w przygotowaniu i uzyskaniu pracy, ale także w jej utrzymaniu, ponieważ wiele osób, szczególnie sam pan wie, jak to jest na emigracji, że jednak musimy dopiero zbudować swoją tożsamość na nowo. Musimy znaleźć swoje środowisko, jakąś takie poczucie przynależności. Musimy znaleźć grupę wsparcia. To wszystko jest, no to jest naprawdę, my też sama widziałam, jak to jest w Anglii, że ten proces jest często dość niebezpieczny, nawet bym powiedziała. Dlatego też takie centrum, gdzie człowiek może przyjść z każdą sprawą, gdzie może również przyjść i powiedzieć na przykład, że miał konflikt z pracodawcą, czy że sięgnął po kieliszek i utracił pracę, co bardzo częste w naszych centrach, na przykład w Londynie, w Holandii, pomagamy osobie znaleźć pracę, a za chwilę pierwsza wypłata, on sięga po kieliszek i już tej pracy nie ma. Także bardzo ważne jest to wsparcie takie kontynuowalne, wsparcie przez cały czas, również dla rodzin, dzieci, właśnie w sprawach rodzinnych, szkolnych. Takie centra teraz Barka rozwija w Europie Zachodniej. Mamy nadzieję, że również tutaj w Kanadzie, w Vancouver, będzie mogło ono wkrótce powstać. Fajnie. To znaczy bardzo, bardzo to wygląda interesująco po Marice, bo tutaj już na odgrzewaczu kolejny utwór, który został specjalnie przygotowany na tę rozmowę. Myślę, że dobrze będzie podać wszystkiego rodzaju namiary, które słuchacze mogliby wykorzystać, jeżeli chcieliby się z państwem czy z organizacją Barka skontaktować. Pani Ewa Sadowska, pan Szymon Apanowicz, gośćmi w Radio X. 3 minuty do godziny 11 zostało. Prawda?
prawdopodobnie z serwisem informacyjnym nieco przesuniemy, bo możemy, bo to jest nie transmisja, tylko retransmisja, a wracamy do, myślę, że ważnej rozmowy z panią Ewą Sadowską i z panem Szymonem Apanowiczem na temat Barki. Przed chwilą dowiedziałem się, że Barka inicjuje działalność w Kanadzie i Vancouver prawdopodobnie jest, nieprawdopodobnie, jest pierwszym miejscem, gdzie Barka zaczyna działalność, być może potem Calgary, być może Toronto i inne miejsca. Tak jest, pani Ewo, zgadza się? Ja nic tutaj się nie chwalę, że Vancouver jest pierwsze? Tak, Vancouver jest pierwszym miejscem w Kanadzie. Rzeczywiście, no to dla nas jest niezwykłe i dla mnie też osobiście dosyć takie, muszę powiedzieć, że to jest dosyć, no niesamowite, bo ja wzrastałam w tej sprawie od dziecka właściwie, a teraz widać, jak to się rozwija, że jak jednak jest zapotrzebowanie na takie działania. Chcę powiedzieć, że to wszystko, cała ta sprawa Barki jest bardzo oparta o takie oddolne działania obywateli. Jednak my mamy, jest to współfinansowane przez władze lokalne, ale w większości programów, na przykład w Polsce, są one samofinansujące się, to znaczy już te powstające spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa, one są samowystarczalne, same siebie finansują i taka jest tendencja. My coraz bardziej właśnie prowadzimy tą przedsiębiorczość społeczną na coraz większą skalę, żeby nie zależeć od żadnych dotacji, grantów. Choć na pewno na początek to jest ważne. My w Anglii na przykład napotykamy teraz dość duże problemy, bo jest ogromnie antymigracyjna polityka w Wielkiej Brytanii i Anglia najchętniej pozbyłaby się wszystkich migrantów. Ciekawe, co by potem zrobili. Właśnie, to też jest tak, bo... Panie, także... bo to bardzo pięknie wygląda. To w ogóle opowiada pani trochę o takich, no... bardzo miłych i bardzo pozytywnych stronach działalności i pewnie wielu słuchaczy zastanawia się, dobrze, a gdzie jest ten haczyk? O co chodzi? Czy to jest, nie wiem, namawiacie do wstąpienia do nowo powstającego kościoła albo chcecie, żeby później głosować na jakąś partię? Gdzie jest haczyk? Nie, zupełnie nie. Absolutnie nie jest Barka, nie ma żadnych powiązań religijnych ani politycznych. Zupełnie nie. Jesteśmy otwarci właściwie na każdego, kto przyjdzie i nawet muszę powiedzieć, że my zależymy od partnerstwa z innymi organizacjami, konsulatami, samorządami, artystami, mediami. Naprawdę to my nigdy nie pracowaliśmy, nie pracujemy w pojedynkę. To zależy od szerokiego partnerstwa, szerokiej współpracy, ale rzeczywiście często pytają różne osoby, czy ma to jakieś religijne powiązanie, czy to tylko dla katolików, czy to zupełnie tak nie jest. Barka, w ogóle geneza nazwy jest taka, że jest to łódź. Barka to łódź, taki rescue raft, która zbiera na swój pokład osoby, które albo właśnie toną, czy sobie nie radzą, albo też nie mają środków wystarczająco, by pływać na jakiś bardzo... bogatych jachtach, nie wiem jak to, my właściwie zbieramy wszystkich, którzy po prostu potrzebują pomocnej dłoni. To stąd ta nazwa, stąd Barka właśnie. Barka w Vancouver, Barka w Kanadzie. Przed sobą mam taką informacyjną ulotkę. Ulotkę, która jest wydrukowana w dwóch językach. To bardzo ważne, bo niektórzy wolą dowiedzieć się, czy przeczytać w języku polskim i dowiedzieć się, zrozumieć w 100% o co chodzi. Tutaj jest napisany numer telefonu 604-302-3060. I to jest vancouverski numer telefonu. To jest vancouverska infolinia, prawda? Tak. Jeżeli ktoś wykręci ten numer, usłyszy dzień dobry czy good morning? Dzień dobry. Dzień dobry. Będzie mógł porozmawiać o swoich problemach, będzie mógł spotkać się z kimś, kto ewentualnie może mu doradzić, jak przejść przez mielizny życia? Tak, właśnie. Bardzo też my w tym momencie, jak tutaj opowiadamy, jesteśmy w trakcie formowania tego, ale na pewno wsparcie, pomoc, porada będzie na bardzo dobrym poziomie i na pewno się państwo nie rozczarujecie. Też nie ukrywam, że jesteśmy otwarci na pracę wolontariuszy. Jeśli ktokolwiek z państwa miałby na przykład czas i chęć, to też zapraszamy bardzo do kontaktu tutaj z naszą lokalną grupą działania Barki, z Włodkiem, Marylką, Kasią.
Zapraszamy serdecznie. Jest tutaj również podana strona internetowa www.barka.ca i adresy e-mailowe info@barka.ca i te e-maile trafiają tutaj w Vancouver. To znaczy, to nie jest tak, że jeżeli ktoś lokalnie napisze e-mail, to będzie czekał na telefon z Toronto. Nie, czy będzie na kontakt z Toronto. Będzie to lokalny kontakt tutaj wancouwerski. Tak. Panie Ewo, dziękuję pięknie. Panie Szymonie również. Jeszcze raz przypomnę, że z Państwem będzie się można dzisiaj spotkać w budynku Justice Institute. To jest w New Westminster, McBride Boulevard i 8 Avenue. Ogromny budynek, nie można przeoczyć, jeżeli tam dojedziecie do tego skrzyżowania. Od godziny pierwszej, czyli jeszcze 2 godziny niecałe, aby tam się udać, i od 1 do 3 po południu wstęp wolny. Myślę, że warto się z naszymi gośćmi, czyli z panią Ewą i z panem Szymonem, spotkać. Dziękuję pięknie za przybycie do radia, za opisanie, co to jest Barka, za przedstawienie organizacji słuchaczom i mam nadzieję, że Barka zakorzeni się tutaj w Vancouver i będziemy również mogli służyć pomocą w waszej działalności. Dziękuję. Dziękuję. To była rozmowa z państwem Ewą Sadowską i panem Szymonem Apanowiczem.